Witam Państwa serdecznie na koncercie końcowo-semestralnym Fundacji Braci Golec, który odbywa się także w ramach 30. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach tego koncertu usłyszymy naszych wychowanków od najmłodszych do najstarszych. Koncert ten ponownie jest dość niezwykły, ale niestety wynika to z tego powodu, że byliśmy zmuszeni po raz kolejny wystąpić wirtualnie i jest to spowodowane pandemią COVID-19. Jednak nie ma w tym jakiegoś wielkiego minusa, ponieważ zawsze do tego koncertu można wrócić, kiedy jest nam źle, albo kiedy mamy nawet dobry humor. Jak ten koncert wyglądać będzie? Otóż koncert ten będzie po prostu zaprezentowaniem się każdej grupy wiekowej, która występuje w Fundacji Braci Golec. Zaczniemy od najmłodszych dzieciaczków, aż po dorosłą młodzież. I tak właśnie pierwszym utworem, który nam zaprezentują dzieciaki, to będą dzieci z tak zwanego przedszkola muzycznego, czyli nowej inicjatywy fundacji, która ma na celu umuzykalnienie najmłodszych dzieciaków. W ramach tych zajęć uczą się śpiewać, uczą się rytmiki, a także ogólnego umuzykalnienia, czyli osłuchania się z głosami innych ludzi, różnych instrumentów i tym podobnych spraw. I tak, nasza najmłodsza grupa zaprezentuje nam pastorałkę pod tytułem Stało się weseli, a także tradycyjne góralskie winszowanie. Serdecznie zapraszam. No i święco panienka synecka powiła, z małymi rączkami, z wielkimi darami, pobłogosław panie temu tu domowi. Tak oto zaprezentowała nam się pierwsza grupa, bardzo fajną pastorałką Stało się weseli. Zapomniałem wspomnieć o tym, że zajęcia w takim przedszkolu muzycznym odbywają się 2 lata, także poprawiam się. Natomiast powiem coś więcej o tym, jak struktura edukacji w Fundacji Braci Golec wygląda, ponieważ jest ona bardzo rozbudowana. Po przedszkolu muzycznym dziecko może przystąpić do 1. stopnia, gdzie może już zacząć uczyć się grać na instrumentach lub dalej kontynuować śpiew. I tak, podstawowymi instrumentami, na jakich można się uczyć w Fundacji, są skrzypce, basy góralskie oraz heligonki. Czasami są też instrumenty pasterskie oraz nauka śpiewu. Na skrzypcach można uczyć się grać 4 lata, na heligonkach również 4 lata, natomiast na basach oraz śpiew edukacja trwa 3 lata. Kiedy uczeń ukończy edukację w 1. stopniu, może przystąpić do nauczania w 2. stopniu, gdzie również może kontynuować naukę na tych instrumentach, może też zmienić, jak mu się tylko podoba. Natomiast 2. stopień skupia się na tym, że chcemy wytworzyć muzyków indywidualnych, tak żeby swoje umiejętności mogli wykorzystać w praktyce. Śpiew natomiast, o ile w 1. stopniu odbywa się w dosyć dużych grupach osób, na 2. stopniu jest już wykonywany indywidualnie. Po
drugim stopniu można iść do klasy absolwentów, gdzie zajęcia odbywają się już raczej w formie spotkań, gdzie poznajemy kulturę, dziedzictwo naszego regionu oraz historię naszych przodków. I teraz mam ogromną przyjemność zaprosić uczniów z pierwszego stopnia z poziomu pierwszego do wykonania bardzo tradycyjnej kołysanki z połowy XVII wieku Lulajże Jezuniu. Kolęda ta będzie wykonana przez najmłodszych skrzypków razem z Towarzystwem Akompaniamentu Instruktorów Fundacji Braci Golec. Zapraszam.
Teraz mam wielką przyjemność zaprosić kolejną grupę uczniów z pierwszego stopnia, tylko tym razem już z troszeczkę wyższego poziomu, bo drugiego. I ci uczniowie już samodzielnie zaprezentują na pastorałkę Dziś do Betlejem jadą królowie. Wracając do poprzedniego tematu, czyli do klasy absolwentów, chciałbym serdecznie przedstawić Państwu naszego nowego instruktora, który dołączył do grupy instruktorów od kontrabasów i basów. Jest to niejaki Wojciech Duc, który całą swoją drogę i teraz, którą może wykorzystać edukacji, właśnie nabył w Fundacji Braci Golec. Nasz wychowanek, a głównie jednego z instruktorów, czyli pana Rafała Bałasia, może dzisiaj wykorzystać swoje umiejętności, aby przekazywać umiejętności nabyte innym. Także bardzo się cieszymy i na pewno na tym koncercie charakterystyczny człowiek, na pewno Państwo go rozpoznają. A póki co zapraszam do pastorałki Dziś do Betlejem jadą królowie. Usłyszeliśmy już kilka pastorałek, w tym jedną kolędę i teraz zapraszam na odsłuch kolejnej pastorałki pod tytułem Przylecieli, przylecieli. Jest to pastorałka, która pochodzi z górskiej miejscowości Laliki, znajdująca się na południe od Żywca. I pastorałkę tę zaprezentują nam dzieciaki również z pierwszego stopnia, ale już z tego trzeciego poziomu, czyli tego najwyższego, który poprzedza drugi stopień edukacji fundacji. Także serdecznie zapraszam do odsłuchu. Sićka bieli, sićka bieli.
Po wysłuchaniu tych wszystkich pastorałek, które mieliśmy okazję dotychczas wysłuchać, nadszedł czas na bardzo interesujący i oryginalny instrument dęty miechowej, jakim jest heligonka. Bardzo często błędnie porównywany do akordeonu, choć z wyglądu faktycznie go przypomina, ale ma bardzo ciekawe ze sobą różnice, o których nie ma ani czasu, ani miejsca, żeby tutaj mówić. Przy okazji tego instrumentu warto dodać, że do naszej ekipy instruktorów dołączył niejaki Marcin Pierlak, i to jest również absolwent Fundacji Braci Golec, który całe swoje dzieciństwo i młodzież spędził w fundacji na edukacji i może dalej swoją wiedzę przekazywać najmłodszym. Tak więc ta grupa heligonistów zaprezentuje nam bardzo charakterystyczną pastorałkę, którą wszyscy na pewno znają, czyli Awcora z Wiecora. Natomiast po tej pastorałce zaprezentuje się nam grupa śpiewacza, która wykona bardzo wesołą pastorałkę Dziecino Mała. Dlatego serdecznie zapraszam.
tak właśnie zabrzmiała nam grupa śpiewacza oraz grupa heligonistów. Jak na pewno Państwo sami zauważyli, jest to dość ciekawy instrument, a dzieciaki samodzielnie potrafią nam pięknie zaśpiewać. No ale tak mówię ciągle o tych dzieciach, a oglądają też to ludzie dorośli, którzy przecież słuchając tej muzyki też na pewno gdzieś w serduszku głęboko mają ukryte artystyczne zdolności. I jestem przekonany i mam dla Państwa świetną propozycję, aby dołączyć do chóru ludowego, czyli miejsca, w którym wy dorośli możecie wykonywać i uczestniczyć razem ze swoimi dzieciami w naprawdę wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest kultywowanie tradycji naszego regionu. Chór ludowy jest to miejsce, gdzie Państwo mogą odpocząć od pracy, szarego dnia, obowiązków codziennych, spotkać się z innymi rodzicami, ze swoimi znajomymi i wykonywać przepiękne pieśni, pożartować, pobawić się, choć wiem, jak to infantylnie brzmi, ale czasami jest to właśnie potrzebne. I niedawno odbywały się przesłuchania do chóru ludowego, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tej grupy, jakże zacnej, dołączyć. Wystarczy zgłosić się do naszej instruktorki, która prowadzi chór ludowy, czyli pani Marty Matusznej, aby zapisać się do tego chóru. Zajęcia odbywają się od 1 lutego. Teraz możemy płynnie przejść do drugiego stopnia edukacji w Fundacji Braci Golec, gdzie, tak jak wspomniałem wcześniej, dzieciaki ulepszają swoje umiejętności i uczą się tradycyjnego grania na instrumentach. I ci uczniowie z drugiego stopnia zaprezentują się nam w dwóch grupach. Pierwsza grupa to będą już poznani przez Państwa heligoniści, którzy zaśpiewają i zagrają nam pastorałkę Jezusa Narodzonego. Natomiast po nich wystąpi grupa smyczkowa i śpiewająca, która zagra nam pastorałkę Północ już była. Serdecznie zapraszam. Wojtek na Szymona, Szymonie kocham.
No i w ten sposób zakończył się koncert Fundacji Braci Golec. Każda grupa naszej fundacji zaprezentowała się przed Państwem i mogła pokazać swoje umiejętności gry na instrumentach oraz śpiewu. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że uczestniczyli Państwo z nami w tym wirtualnym koncercie. Jeżeli Państwu podobała się nasza działalność i podoba się nasza działalność, można naszą fundację wesprzeć, odprowadzając 1% podatku VAT przy rozliczeniu podatkowym pod koniec bodajże kwietnia, także nie pamiętam, kiedy to było, ale można w ten sposób to wspierać. Poza tym bardzo bym prosił, żeby wszyscy rodzice, jak i my, każdy z nas jako człowiek wspierał swoje pociechy, swoich uczniów, swoich najbliższych dobrym słowem, bo myślę, że właśnie takie granie i muzykowanie w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne. I że tak powiem od siebie, jako swoją osobistą przesłanie, to myślę, że jeżeli chodzi o przyszłość człowieczeństwa, trzeba stawiać na relacje międzyludzkie. I taką właśnie muzyką te relacje sobie pogłębiamy i wzmacniamy. Ja myślę, że właśnie w tym leży przyszłość człowieka. Dlatego taka Fundacja Braci Golec czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest świetną okazją, żeby tą relację pogłębiać. Bardzo Wam dziękuję. No i zapraszamy na kolejne koncerty.